W odcinku 222 pokazywałem, jak używać filtra zaawansowanego, który wybierał dane zawierające określony tekst. Musiałem wpisywać tekst z gwiazdkami. Pokażę Ci, jak można zrobić to o niebo szybciej. Spójrz, wpiszę ten sam tekst w komórce B1, czyli samo słowo woda. A tutaj zamiast tych gwiazdek i tego tekstu wpiszę prostą formułkę. Równa się, otworzę cudzysłów, gwiazdka, zamknę cudzysłów i połączę tę gwiazdkę z tym tekstem, który jest w B1. I dalej połączę ten ciąg tekstowy, który wyjdzie, z jeszcze jedną gwiazdką, więc otwieram cudzysłów, wpisuję gwiazdkę, zamykam cudzysłów i zatwierdzam to. Spójrz, teraz mogę wpisywać w tej komórce B1 dowolny tekst, a Excel przerabia mi ten tekst i wpisuję go z gwiazdką na początku i na końcu, więc nie będę już musiał wpisywać tych gwiazdek. Odświeżanie filtra zaawansowanego jest trochę upierdliwe. Zwróć uwagę, w karcie dane w grupie sortowanie i filtrowanie jest taki przycisk zastosuj ponownie, ale on działa tylko ze zwykłym filtrem albo z sortowaniem, natomiast do filtra zaawansowanego on nie ma zastosowania, więc aby odświeżyć filtr zaawansowany, należy umieścić kursor w obrębie filtrowanych danych, kliknąć zaawansowane. Zaznaczę zakres kryterium, bo jeszcze nie włączałem tego filtra, więc ten zakres kryteriów jest tutaj pusty. Klikam przycisk OK i filtr jest włączony. Aby go teraz odświeżyć, wpiszę inny tekst, umieszczę kursor w obrębie danych, klikam zaawansowane, a następnie OK, aby odświeżyć ten filtr. Zróbmy to szybciej. Nagramy makro, które będzie odświeżało ten filtr, a potem to makro przypiszemy do jakiegoś kształtu albo do skrótu klawiaturowego, albo i do jednego, i do drugiego. Do dzieła. Umieszczam kursor w obrębie danych, które mają być przefiltrowane. Klikam w kartę widok, rozwijam przycisk makra i wybieram polecenie zarejestruj makro. W polu nazwa makra wprowadzę nazwę, którą nadam temu makru. Niech to będzie odśwież filtr. Zwróć uwagę, że nie wpisałem spacji w nazwach makr. Nie może być spacji, więc zrobiłem zbitkę. Przypiszę jakiś skrót, niech to będzie duży Ctrl i duże F, więc Excel automatycznie wpisał tutaj sobie Shift F, jak widzisz. I to makro będzie przechowywane w tym skoroszycie, czyli w tym pliku zostanie zapisane, gdybym później zrobił zapisz i będzie dostępny tylko wtedy, jeżeli ten plik będzie otwarty. A niech tak będzie, bo to makro będzie dostępne tylko, potrzebne mi jest tylko w tym pliku do odświeżania tego filtra. Więc klikam przycisk OK i teraz nagram samo odświeżenie, więc kliknę w kartę dane. Zwróć uwagę, że kursor jest w obrębie filtrowanej listy. Klikam teraz w przycisk zaawansowane. Zakres tej listy się nie zmienia, zakres kryteriów się nie zmienia. Mogą się oczywiście zmienić same kryteria, czyli ten tekst może się zmieniać, ale nie zmieni się obszar, w którym te kryteria się znajdują, więc tylko klikam przycisk OK, aby Excel odświeżył sobie ten filtr. I teraz zatrzymam rejestrowanie tego makra. Klikam w kartę widok, rozwijam przycisk makra i klikam polecenie zatrzymaj rejestrowanie. To było bardzo krótkie makro. Sprawdźmy, czy ono działa. Zmienię to moje kryterium na coś innego. Niech to będzie kaszka. Zatwierdzam. I teraz kliknę Ctrl-Shift-F, aby odpalić to moje makro. Spójrz, filtr został odświeżony. Przetestujmy na czymś innym. Woda. Ctrl-Shift-F. I filtr został odświeżony. Zróbmy jeszcze jedną fajną rzecz. Kliknę w kartę wstawianie. Rozwinę przycisk z kształtami i wybiorę jakiś kształt. Niech to będzie na przykład taki prostokąt z zaokrąglonymi rogami. I w tym prostokącie wpiszę tekst, na przykład odśwież filtr. Teraz klikam na krawędzi tego prostokąta prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie przypisz makro. Pojawi się okienko, w którym będziesz miał pokazane wszystkie dostępne makra. Zaznaczam to makro, które przed chwilą nagrałem i klikam przycisk OK. I teraz ten kształt, on zostanie przerobiony na tak jakby przycisk. Zwróć uwagę, że teraz jak kliknę poza tym kształtem i teraz najeżdżam na ten kształt, to kursor zmienia się w rączkę. Oznacza to, że mogę tutaj w to miejsce kliknąć, aby ten filtr odświeżyć, aby uruchomić to makro. Sprawdźmy to. Wpiszę na przykład jako kryterium check i klikam odśwież filtr i spójrz, dane zostały zaktualizowane, filtr został odświeżony. Jeżeli często zamierzasz aktualizować ten filtr zaawansowany, to te triki będą Twoimi przyjaciółmi.